rodzice, nauczyciele, no tak mówią. Bo to nie są słowa pani dyrektor. To nie są te słowa jakieś takie, to są słowa pani dyrektor, a pani dyrektor reprezentuje to słowo. To jeszcze raz powtarzam, pamiętajcie, że system oświaty jest jeden. Każdy może, w każdym momencie zostanie zaproponowany. Zawsze po tej stronie kupujemy i zablokowamy. Może Pan zagranować, czy jakie szkoły są tak samo finansowane? Wszystkie szkoły nie jest tak. Nie są jednakowo finansowane. Wasza jest więcej do mnie. Oczywiście, nie? Bo ja bym tutaj nie pokażę, że jest więcej do mnie. To jak chcecie, jak proszę Panią. Proszę zrozumieć, że pieniądze na szkołę są dzielone w zależności od dzieci. I tak jest algorytm generalny. Plus od ilości dzieci. I nie interesuje Ministerstwa Finansów, ani Ministerstwa Edukacji to, że spadły dzieci. Oni mają, tam zabrano w tym roku 500 000 subwencji, bo tyle dzieci mieli. Natomiast wydatki budżetu jest jeszcze większy. Na oświatę. Rada Miejska przyznała więcej pieniędzy, pomimo iż mniej pieniędzy zostało przyznane przez ministerstwo. A pamiętajcie, że to zadanie finansowane ze Skarbu Państwa. To, co idzie za nas Miejska, te 8 milionów, to idzie kosztem dróg, wszystkich innych zadań gospodarki komunalnych. I to jest świadomy wybór, nie mój radny. I jak chcecie Państwo zrobić, ja Wam wyliczę budżet, taki jak Pan daje Państwu standardy, które minister edukacji ma. I wtedy będziecie robić zebrania i już wtedy zobaczycie, jak będzie to było. Zarówno na nauczyciele, jak i dzieci, jak i rodziców. Że Panią, to od razu Pani mówi, jak dzisiaj Pani to mówi, tyle na 2 133 000, to normalnie powinno być 30% nie Pani odejdzie z tego, czyli jest 1 200 000. Panie
kolega też. Panie, to jest tak, że w takich pozycjach przyłącze kanalizacyjne nie wpisuje się jako pozycji inwestycyjnej. Żeby było jasne. Jako utrzymanie